Cześć, chciałbym Wam zaprezentować zestaw, który łowiłem cały sezon praktycznie. Jest to zestaw, jak widać, helikopterowy. Jak on jest zbudowany? Po żyłce, po moim przyponie strzałowym łowię na strzałówki robię z grubej żyłki fluorokarbonowej. Do tego celu nie używam typowej żyłki karpiowej, ale używam żyłkę morską. Jest o wiele bardziej elastyczniejsza i przy krótszym odcinku żyłki mogę uzyskać bardzo dobrą amortyzację, przez co nie spinam karpi. Po żyłce, jak on jest zmontowany teraz, po żyłce przesuwa się zwykła śrucina ołowiana. Następny element to jest zestaw koralików. Jest to system, składa się ze stoperka i z plastikowego koralika, który na ten stoper naciskamy. Po co to jest tak zrobione? W razie zerwania zestawu nasz krętnik będzie mógł zepchnąć koralik z tego stoperka i karp się uwolni z całego zestawu. Jest to nic innego jak bezpieczny zestaw. Następnie jest kawałek rurki termokurczliwej, na której będzie pracował krętnik od naszego przyponu. Zwykły koralik przelotowy, osłona krętlika, krętlik z szybkim klipsem, na którym montujemy ciężarek. A teraz po co jest ta śrucina? Ona spełnia jakby dwojakie zadanie. W czasie rzutu pod wpływem siły bezwładności ona się przesunie na naszym przyponie końcowym do samego końca, dzięki czemu w czasie rzutu będzie nam stabilizowała cały zestaw, przez co będziemy mogli zawsze parę metrów więcej osiągnąć w naszym rzucie odległości. A po wylądowaniu naszego zestawu w wodzie będzie spełniała rolę bagleda. Ktoś na pewno powie, że po co coś takiego robić, lepiej użyć ledkoru. Tak, tylko że na wielu łowiskach w Wielkiej Brytanii nie wolno korzystać z tego materiału. Także trzeba było sobie jakoś radzić. No i wymyśliłem coś takiego. Cały ten sezon łowiłem sztywnymi przyponami. Przypon jest zawiązany na haku z długim wygiętym trzonkiem. Jest to model foksowski w rozmiarze 6. Na hak jest nałożony najpierw krętlik z dodatkowym kółeczkiem, do którego jest przywiązana żyłka mono zakończona osłoną węzła. I zwykłą pętelką można przywiązać tutaj krętlik, co tam kto chce. Następny element to jest stoperek, na który następnie założone ogniwko, do którego jest przyczepiona gumka, na której będzie montowana kulka. O, tak wygląda. Gumeczka z kulką musi się przemieszczać swobodnie po trzonie haka, tak jak widać. Cały zestaw jest zakończony stoperkiem. W zestawie tym, jak widać, krętlik jest montowany, obraca się dookoła osi haka, także hak w czasie, gdy karp zaśnie naszą kulkę, hak może pod każdym kątem oprzeć się w pysku ryby.